Musimy wspomnieć o nijakim szakalu, który dołączył do wilka. Oprócz tego, wilk w tym czasie przekupywał i najmował szlachciców, by walczyli dla jego sprawy. Dobrze wiedział, że złoto zmienia każdego. Kiedy jednak wilk został zaproszony na negocjacje, okazało się, że była to pułapka, zorganizowana przez młodego jarla. Mimo przewagi liczebnej wroga, wilk zachował zimną krew. Szybko wydał rozkazy swoim ludziom i każdy był gotowy. Na samym początku bitwy, wilk miał wiele okazji, by udowodnić swoje ogromne umiejętności podczas potyczek z wrogą kawalerią. Jednak byli oni niczym w porównaniu do wilka. Młody jarl nie wiedział zbytnio, co ma robić i wahał się z decyzjami. Dlatego wilk postanowił przejąć inicjatywę i rozmieszczał swoje wojska coraz bliżej armii oponentów. Niektórzy, przestraszeni ludzie opowieściami o nim, zdecydowali się na przerwanie szyku, co miało dla nich fatalny skutek. Wilk rozkazał również swoim ludziom okrążyć wroga, dzięki czemu udało mu się złapać główne siły Sturgów w kleszcze, a rezultatów możecie się sami domyślić. Po pokonaniu głównych sił rozpoczęły się polowania na resztki armii, którzy uciekali w popłochu. A dla młodego przywódcy czekał już ciemny loch. Wilk wprowadzał również nowe prawa, m.in. straż królewską oraz przywileje królewskie, które tylko umacniały jego władzę w jego nowym królestwie. Kiedy ludzie Hana oraz Szczur plądrowali okoliczne wsie, a najemnicy strzegli przełęczy, nasz bohater wykorzystał tę sytuację do rozpoczęcia inwazji na kolejne zamki. W momencie, gdy trebusze przerwały linię muru, rozpoczął się szturm. Zakuci w czarne blachy ludzie budzili ogromny postrach w obrońcach. A gdy doszło do konfrontacji, mieli okazję, by przekonać się na własnej skórze o sile armii, co była równie straszna, co skuteczna. Zamek szybko upadł, a ludzie wilka wiwatowali ze zwycięstwa. Każdego dnia dochodziły nowe prawa, które coraz bardziej umacniały pozycję króla pośród jego wasali oraz szlachty. Podobno sama armia wilka była równie liczna, co potężna. Kluczowym momentem w wojnie, jak się okazało po latach, było starcie między dwoma przywódcami. Sturgowie bardzo nie chcieli walczyć i decydowali się na ucieczkę. Jednak w końcu zostali złapani przez zbrojnych wilka i musieli stawić im czoła. Kilku sturgijskich kawalerzystów zdecydowało się na atak samego przywódcy. Jednak skończyło się to dla nich marnie. Gdy wojska spięły szyk, rozpoczęła się bitwa. Początkowo łucznicy konni ostrzeliwali wroga wraz z kusznikami na ich plecach. A gdy wróg był mocno osłabiony i zmuszony do walki, przybyła piechota, której zadaniem było dokończenie roboty. Potem zostało już tylko polowanie na niedobitków. Słysząc o porażce swojego ojca, młody jarl postanowił wziąć odwet. Było to bardzo impulsywne i nierozsądne. Wilk, widząc przewagę liczebną, wydał tylko rozkaz do wymarszu na wroga. A gdy armia była gotowa, po raz kolejny udowodnił swój geniusz taktyczny, zmuszając wroga, by tańczył tak, jak mu zagrał. Co z kolei doprowadziło do prawdziwej rzeźni. Kolejna bitwa została wygrana. I kolejny jarl będzie gościem specjalnym w lochach wilka. Co do samych jeńców po bitwach, musieli oni ciężko pracować na królewską armię. Dużo osób nie widziało nadziei i decydowali się dołączyć do królestwa wilka. Kilka miesięcy później wilk wezwał wieprza oraz węża do siebie, by rozpocząć oblężenie górskiego miasta, które posiadało wyśmienitą obronę. Wilk wiedział, że będzie to świetne miejsce na jego nową siedzibę. Nie było czasu ani finansów na długie oblężenie. Faktu na pewno nie polepszały warunki pogodowe, które były fatalne. Wilk wiedział, że trzeba działać szybko, dlatego zlecił swoim inżynierom konstrukcję machin i od razu rozpoczął się szturm. Brama okazała się twardym przeciwnikiem, równie co mury, co budziło u wilka wielki szacunek i jeszcze bardziej pragnął tego miejsca. Jednak, gdy jego armia wlała się do środka, udowodniła każdemu, z jakiej gliny jest wykonana. Starcia w całym mieście były krótkie, ale za to intensywne i przeważnie to ludzie wilka wychodzili z tego zwycięsko. Jak się później okazało, wilk zdobył miasto w idealnym momencie, chwilę przed atakiem Sturgów. Tydzień później wilk wezwał najemników do swojej armii
i doszło do wielkiego starcia sił. Na polu bitwy przywódcy doszli do wniosku, że lepiej być z wilkiem niż przeciwko niemu. Jego taktyki okazywały się genialne, dlatego zawsze każdy chętnie oddawał mu dowodzenie. Sam bohater nie potrzebował dużej ilości czasu, by udowodnić każdemu, jak bardzo słusznie postąpili. W bitwach często to wilk rozdawał karty, a walki toczyły się na jego warunkach. A gdy przeciwnik połknął haczyk i wszedł w jego grę, wilk wydawał skoordynowane rozkazy, co z połączeniem wyszkolenia jego ludzi oraz systemem przekazywania rozkazów doprowadzało to do gromienia armii wroga. A legendy i opowieści o nim każdego dnia robiły się coraz większe i głośniejsze. Wilk wraz z Kuzajtami wypowiedzieli wspólną wojnę Imperium, a gdy Han wraz ze swoimi dowódcami zdobywali pograniczne zamki, wilk wraz ze swoimi baronami zdecydowali się na atak miast. Gdy w stronę wilka zmierzał cesarz wraz z wielką armią i oczekiwał na przybycie reszty wasali, armia Kuzajtów ruszyła czarnym wilkom na pomoc i rozbili cesarską armię. Tego dnia sojusz między tymi dwoma królestwami stał się jeszcze silniejszy. Gdy w końcu trebusze wykonały wyłom w murze, armia ruszyła do ataku. Cesarska dowódczyni chciała zbudować morale w swoich ludziach i wybiegła naprzód swojej armii. Jednak została równie szybko powalona przez samego wilka. Gdy garnizon stacjonujący w mieście utracił dowódcę, morale opadły. Zapanowała dezorganizacja oraz dezinformacja. Wilk wiedział, że jest to moment, by po raz kolejny przejąć pałeczkę. W tym momencie ludzie wilka ruszyli jeszcze bardziej agresywnie, rozszarpując każdego, kto podszedł blisko ich mieczy. Wilk wybrał kilku ludzi, a następnie wszyscy ruszyli na kasztelan, gdzie kryli się głównodowodzący obroną miasta. Szturm nie trwał długo, a po pochwyceniu każdego z nich, miasto szybko się poddało. Gdy kolejne zamki były atakowane przez Kuzajczyków, wilk zdecydował się na atak kolejnego wielkiego miasta. Wiedział, że główne siły cesarza zostały rozbite, a sam Lukon schwytany. I nim cesarscy wstaną na kolana, jest duża szansa na przejęcie kolejnych włości. Gdy wilk dostał się do środka, wyeliminował kilka osób stojących mu na drodze. Otworzył następnie bramę, a przygwożdżeni obrońcy ze wszystkich stron nie mieli szans. Tego samego dnia miasto zmieniło właściciela, co rozpoczęła się inwazja. Ludzie wilka wielbili go i oddawali mu cześć. Wilk był przebiegły nie tylko na polu bitwy, dlatego podpisał traktat z cesarstwem. Szczegóły tego traktatu jednak nie są nam dobrze znane, ale miało to ogromny wpływ na klęskę Kuzajtów na tych terenach. Następne miesiące były skupione na walkach ze Sturgami. Podchodzenie pod zamki, plądrowanie wsi, obrona miast oraz zamków oraz agresywnej polityki. Bitw było sporo, ale skupmy się na ważniejszych wydarzeniach. Musimy wspomnieć o awansowaniu wieprza na barona, przejęciu kluczowego zamku, a gdy wilk siedział sobie często w swoich salach, knuł intrygi, jak przejąć władzę nad całym światem. Wilk był bardzo charyzmatycznym człowiekiem i potrafił przekonywać większość ludzi do swojej racji, dzięki czemu zyskiwał nowych wasali. Wilk podczas swojego przemarszu został zaatakowany przez grupę jarlów, kiedy to jego wasale dopiero zmierzali w jego stronę. Wiedział, że musi działać szybko. Ustawił swoją armię na górce, która pozwalała na atak tylko i wyłącznie z jednej strony. Następnie wraz ze swoim oddziałem łuczników konnych ruszył do ataku. Cel był prosty. Każdy jarl, każdy dowódca, by złamać ducha Sturgów i zmusić ich do podjęcia pochopnych decyzji. Gdy to się udało, łucznicy rozpoczęli ostrzał, by uszczuplić armię agresorów. A każdy, kto złamał szyk, był dobitnie łapany przez wilka i innych kawalerzystów. Gdy wilk wydał wszystkim rozkazy i ustawił ich w odpowiednich miejscach, przeciwnik coraz bardziej wchodził w przygotowaną pułapkę. A gdy podeszli odpowiednio blisko, kusznicy rozpoczęli ostrzał. Konnica zaatakowała z dwóch flank, a rozbita armia musiała się jeszcze zmierzyć z gotową do boju piechotą. Bitwa skończyła się jak każda inna. W ramach odwetu, by odpowiedzieć pięknym za na dobre, wilk rozpoczął oblężenie najbliższego miasta. Gdy dotarli jego wszyscy wasale, rozpoczął się szturm. Król szybko zaatakował nic nie spodziewających się obrońców, a dzięki zaskoczeniu udało mu się dostać do bramy.
następnie ją otworzyć dla swoich ludzi. Obrońcy nie byli przygotowani na odpieranie wroga z trzech stron, bo ich również zbyt mało. Przez co armia Wilka wykonała potop obrońcom. Kilka godzin później każdy wróg został spacyfikowany. W tym czasie cesarstwo również odbiło zamki. Niektórzy twierdzą, że Wilk dostarczał cesarstwu ludzi, niewolników, broń oraz złoto. Sam Wilk, idąc za ciosem, zdecydował się na atak kolejnego miasta, tym razem portowego. A wydarzenia podczas tej bitwy nie różniły się niczym od tych, które już słyszeliście wcześniej. Mimo oporu oponenta, to Wilk potrafił zmienić swoją niekorzyść w korzyść i dobitnie ją wykorzystać. A portowe miasto stało się własnością Wilka. Niedługo potem miało dojść do kolejnej bitwy, ale o tym kiedy indziej.